ta 15. jubileuszowa edycja powoli przechodzi do historii, ale przejdzie do historii jako znakomita, świetnie zorganizowana, pełna sportowych emocji i niesamowitych wrażeń też na ulicach naszych miast. Bardzo się cieszymy, że nasi biegacze mogli, zaczynając na Stadionie Śląskim, przebiec najpiękniejszymi miejscami w Katowicach. Przebiegli przecież koło katowickiego Spodka, obok Strefy Kultury, aż po katowicki Nikiszowiec, a potem zahaczając odrobinę przez Mysłowice i Siemianowice, wrócić tutaj na Kocioł Czarownic i wbiegać w to finałowe okrążenie jak najwięksi biegacze na świecie. I rzeczywiście to ich pasja i niesamowite ćwiczenia pokazały, że są największymi biegaczami. Oddaliśmy specjalny dzwon w Warszawie po to, żeby rozpocząć ten maraton. Biegniemy w dwóch grupach. Bo najpierw startują ci, którzy mają 50 km do przebiegnięcia, a potem ci, którzy mają 42 km, 195 metrów, tak jak zwykły, normalny maraton. 1700 osób, a więc ogromna liczba uczestników. Ja jestem przekonany, że to jest jedna z największych imprez, jak się odbywają w naszym kraju. I dobrze, że odbywa się na Śląsku, bo przy okazji pokazujemy nasz wspaniały Śląsk, Park Śląski i nasze możliwości organizacyjne. Takie biegi jak dzisiaj, gdzie biegniemy w grupie i jest typowo takie szachowanie na końcówkę, to są bardzo pode mnie, także cieszę się, że ten bieg tak się ułożył i no i jestem szczęśliwy, że jest wygrana. Do 39 km biegliśmy razem, troszkę się cały czas tam tasowaliśmy w trasie, także można powiedzieć, że walka była cały czas zacięta. Jestem pod wrażeniem kolegi, bo akurat kolega z miasta i przyjaciel zajął drugie miejsce, także szczególnie się też cieszę, że to on mnie na koniec gonił. Wiedziałem, że na końcówce z Pawłem nie mam żadnych szans, ponieważ on ma niesamowity finisz. Ale fajnie było pobiec razem z tak wybitnym zawodnikiem w jednej grupie i to na czubie. Także niesamowite przeżycie. Co mogę więcej powiedzieć? Na pewno to był najlepszy bieg w życiu. Też pobiłem tutaj swój rekord życiowy, więc jestem mocno zaskoczony. W zasadzie czułam cały czas taki dość duży luz, więc biegłam na miarę swoich możliwości. I tak się do przodu kręciło. Bardzo też pomocna prowadząca na rowerze, także pierwszy raz gdzieś tam miałam okazję tak pobiec, więc nowe wrażenia, nowe rzeczy. Jestem przeszczęśliwa, bardzo zadowolona, że udało się wygrać. Udało się powtórzyć zwycięstwo z zeszłego roku, bo też tutaj wygrałam i bardzo cieszę się z czasu, jaki zrobiłam, bo troszeczkę się poprawiłam względem zeszłego roku. Wrażenia bardzo dobre. Ja akurat przygotowuję się do maratonu, także to był taki idealny sprawdzian. Mój najszybszy czas na tej trasie. Trasa nie jest łatwa. Na początku troszkę z górki, ale potem jest dwa razy tyle pod górkę. Pobiegłem godzina 13:10, jestem bardzo zadowolony. Dla mnie priorytetem było złamać tam godzina 15, to takie moje osobiste, ale jak zwykle Silesia na najwyższym poziomie. Bieg zorganizowany super od samego początku, gdy wyjechałem z domu, bo mieszkam właściwie tam, gdzie przebiega maraton, już było czuć tą energię. Także od rana Silesia, długo wyczekiwany bieg, trasa rewelacyjna, zarówno półmaraton, maraton, ultramaraton. Osobiście biegłem 6 maratonów, 2 półmaratony. Będę wracał co roku, też to jest mój taki priorytetowy bieg, bo jestem z Katowic, także no cóż więcej mówić, tylko biegać. Ja muszę pogratulować wszystkim, którzy pracują przy zabezpieczeniu trasy, wszystkim wolontariuszom, wszystkim służbom, naprawdę wspaniale. Ja nie widziałem żadnych uchybień, piękna trasa, podobno był podbieg, ale ja nie zauważyłem, niosło do mety, tak wspaniały doping, naprawdę cudowna trasa. Startowałem 40 lat, to prawdopodobnie mój ostatni bieg maratoński, ale naprawdę jestem zadowolony, tak pięknej trasy nie widziałem. Pobiegłem szybciej niż w pierwszym swoim biegu 40 lat temu, także nic więcej sobie życzyć nie mogę.